Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Państwu tak powiedzieć trochę o teorii, o tym, jak wyglądała ta teologia protestancka, która wpłynęła w ogóle na to, jaką relację właśnie miał protestantyzm ze sztuką w ogóle. Także na początku troszeczkę teorii, później pokażę też trochę ilustracji, ale właśnie skupimy się dzisiaj na tych takich podstawach teologicznych, więc będzie troszkę cytatów z dzieł, które tworzyli reformatorzy, po to, żeby po prostu zobaczyć, co oni o tej sztuce w ogóle myśleli. Żyjący na przełomie XIX i XX wieku niemiecki historyk sztuki Paul Frankl określił protestantyzm jako kult dla ślepców. I wydaje mi się, że to jest takie przekonanie, które my możemy wyciągnąć w Polsce z właśnie lekcji historii, ponieważ na lekcji historii uczy się nas, że protestantyzm to jest brak kultu świętych, brak kultu Matki Bożej, brak kultu obrazów, białe ściany, ikonoklazm, niszczenie w ogóle dzieł sztuki sakralnej. Przynajmniej tak uczyłam się ja w szkole na lekcjach historii, a tak naprawdę było całkowicie odwrotnie, co zresztą mogą Państwo zobaczyć, kiedy się rozejrzycie, bo siedzimy w sali pełnej dzieł sztuki sakralnej związanej właśnie z protestantami. Dlaczego właściwie takie przekonanie panuje? Ono prawdopodobnie wynika z tego, jak w bardziej współczesnych czasach ta sztuka protestancka i wnętrza protestanckich kościołów wyglądały. Bardzo często w filmach pokazuje się nam różnego rodzaju nabożeństwa protestanckie, które odbywają się w tego typu świątyniach. Przez to też takie przeświadczenie może gdzieś tam się rodzić. Natomiast ja chciałabym się właśnie dzisiaj cofnąć do początku, jak ci, którzy stali za powstaniem w ogóle protestantyzmu, jak Luther, jak Calvin podchodzili do kwestii sztuki sakralnej. Ale zanim przejdę do tych reformatorów, chciałabym jeszcze wrócić na chwilkę do tego, jak w ogóle chrześcijaństwo patrzyło na kwestie wizerunków i sztuki. Bo tak naprawdę to od samego początku powstania chrześcijaństwa nie było takie proste. Tak naprawdę te wszystkie wielkie monoteistyczne religie miały z tym, z kwestią tworzenia wizerunków problem. Stary Testament, tak jak tutaj mogą Państwo zobaczyć na tym cytacie, mówi wprost: nie czyń sobie obrazu rytego ani żadnego podobieństwa rzeczy tych, które są na niebie, wzgórę, i które na ziemi nisko, i które są w wodach pod ziemią. Nie będziesz się im kłaniał, ani nie będziesz im służył. To jest podstawa, na podstawie właśnie tego przykazania w judaizmie nie tworzy się wizerunków. I to była też podstawa, którą pierwsi chrześcijanie przyjęli jako swój, na tym się opierali. Natomiast w kolejnych latach, już w starożytności, powstawały różne interpretacje tego prawa mojżeszowego i pojawiły się takie głosy, że wraz z pojawieniem się chrześcijaństwa to prawo mojżeszowe, ten dokładnie zapis, chrześcijan już po prostu nie obowiązuje. Dlaczego? To też były różne interpretacje, jeżeli chodzi o to najwcześniejsze, może nie będę się wgłębiać, powiem Państwu, jak później właśnie interpretowali to protestanci, bo oni też interpretowali to przekazanie w różny sposób. W kolejnych latach, tutaj można zobaczyć, w VIII wieku Sobór Nicejski II zajął się już tak bardzo prostą kwestią wizerunków po to, żeby stworzyć jakieś prawo, jakieś zasady, które będą obowiązywać wszystkich chrześcijan. No i Sobór Nicejski II uznał, że to tworzenie wizerunków jest dozwolone. Tu
tutaj wprost w dokumentach soboru możemy przeczytać, że jednym z elementów tradycji Kościoła jest malowanie wizerunków na obrazach. Ważne było to, żeby te wizerunki były zgodne z zapisami Ewangelii. Natomiast ojcowie soborowi podkreślali też, że nie tylko tworzenie wizerunków jest dozwolone, ale nawet wizerunki powinny być przedmiotem kultu. Nie tylko krzyż, ale też obrazy malowane, ułożone w mozaikę, wykonane innym sposobem. Sobór Nicejski II stworzył taki kanon ikony, który obowiązuje w Kościele Wschodnim. On wiadomo, w Kościele Zachodnim jakby został przekształcony. Później już nie, ta sztuka poszła w troszeczkę w różnym kierunku. Natomiast jakby podstawą tego, że chrześcijaństwo zachodnie i wschodnie i zachodnie te wizerunki tworzy, właśnie jest to, co postanowił w VIII wieku Sobór Nicejski. Kolejny, w IX wieku Sobór Konstantynopolitański IV wrócił do tego tematu i tutaj jakby potwierdza to, co wcześniej mówił Sobór Nicejski, czyli że obrazy powinno się otaczać czcią. Co więcej, tutaj w kanonach tego soboru możemy przeczytać, że ta cześć oddawana wizerunkom jest równoznaczna z czcią oddawaną osobie, która jest na tym wizerunku przedstawiona. Sobór Konstantynopolitański jakby połączył wizerunek z osobą, która jest na nim przedstawiona. To też jest bardzo charakterystyczne później w teologii ikony w kościołach wschodnich. No i teraz przejdziemy do Marcina Lutra, bo tak naprawdę od tego Soboru Konstantynopolitańskiego IX wieku do czasu wystąpień Marcina Lutra Kościół się kwestią wizerunków i kwestią sztuki sakralnej nie zajmował. Po prostu uznano, że dwa sobory już na ten temat debatowały, zostały ustalone jakieś rzeczy, podjęte jakieś decyzje, powstał ten kanon ikony, sprawa jest załatwiona. No, to zmieniło się właśnie w XVI wieku, ale też nie od razu. Bo tak naprawdę, kiedy Marcin Luther wystąpił ze swoimi tezami w 1517 roku, on nie zajmował się wtedy wszystkimi kwestiami, które w Kościele mogły być problematyczne. On tam miał pewne rzeczy, które zwróciły jego uwagę, natomiast wiele kwestii związanych z tym, z tą religijnością pojawiło się w jego rozmyślaniach dopiero dużo, dużo później. Dlaczego? Dlatego, że po prostu pojawiały się nowe problemy, ludzie zadawali coraz więcej pytań i Luther po prostu musiał pewne rzeczy przemyśleć. Takie kwestie, które też na początku w ogóle go nie zajmowały. Taka pierwsza wzmianka o tym, że Luther był niechętny wobec obrazów religijnych, pochodzą z lat 1516-18. W tym czasie wygłaszał on różnego rodzaju wykłady. Na podstawie tych wykładów można sądzić, że Luther był niechętny wobec sztuki sakralnej, natomiast większość tych argumentów, które były wygłaszane przez przeciwników tworzenia wizerunków, była dla niego nieprzekonująca. On sam twierdził, że lepiej by było, gdyby sztuki nie było, ale to nie jest tak, że te wszystkie argumenty, które przeciwnicy właśnie wygłaszali, że oni mają rację. On musiał po prostu sobie to później ułożyć. Przede wszystkim Luther sprzeciwiał się takiej obrazoburczej interpretacji tego pierwszego przykazania. Był przeciwny niszczeniu dzieł sztuki, które już powstały. Dokonał on wtedy też takiego podziału na idolatrię zewnętrzną i wewnętrzną i uważał, że groźniejsza jest ta taka idolatria wewnętrzna, czyli jeżeli człowiek po prostu
zapali świeczkę przed obrazem. No nie jest to najlepsze zachowanie, ale jeszcze jakoś tam ujdzie. Gorzej, jeżeli człowiek w sercu czci jakiś tam obraz czy rzeźbę. To jest dużo groźniejsze dla jego wiary. W kazaniu o lichwie podkreślał też, bardzo duży nacisk położył na taką kwestię kosztów, które są ponoszone na rzecz tworzenia sztuki sakralnej. Uznawał on, że te pieniądze, które fundatorzy wykładają dla artystów, tak, żeby ufundować jakieś dzieło sztuki, mogłyby być spożytkowane dużo lepiej, z korzyścią dla wiernych, dla biednych. Jakby te elementy w świątyniach po prostu nie są konieczne, nie są człowiekowi do niczego potrzebne, więc to są wydatki, których nie trzeba ponosić. Tak naprawdę takim wydarzeniem, które było przełomem dla tych poglądów Lutra, które najbardziej wpłynęło na to, że on zaczął się zajmować kwestią sztuki sakralnej, było wystąpienie, taki tumult, który miał miejsce w Wittenberdze w 1522 roku. Inicjatorem tego całego buntu, takiego obrazoburczego, który wtedy miał miejsce, był właśnie Andreas Karlstadt. Do niego jeszcze wrócimy, ponieważ on jest uznawany za takiego twórcę właśnie bardzo przemyślanej podbudowy właśnie dla tych obrazoburców. Natomiast teraz ważne jest to, że przez 4 lata jego działalności w Wittenberdze mieszczanie po prostu dokonali kilku bardzo takich gwałtownych aktów ikonoklastycznych, zniszczyli bardzo dużo dzieł sztuki. Mimo tego, że Karlstadt ich do tego nie namawiał, on uważał, że ludzie nie powinni sami podejmować takich działań, to Rada Miejska powinna podjąć po prostu takie kroki prawne do usunięcia tych dzieł sztuki. Opierając się na tym, co on uważał, mieszczanie po prostu wpadali do kościołu, wyrzucali dzieła, które tam były, palili, niszczyli. To spowodowało, że Luther zaczął dużo bardziej myśleć na temat sztuki w kościołach, na temat tego, czy można tworzyć takie dzieła sztuki, jak one powinny wyglądać, jak one powinny spełniać funkcje. Jako odpowiedź na ten kryzys właśnie wittenberski, Luther wygłosił całą serię kazań, które zostały spisane i 2 z nich zostały zatytułowane o obrazach. Więc tutaj możemy zobaczyć, że to już jest wprost właśnie poruszona kwestia sztuki sakralnej. W tych kazaniach Luther, generalnie we wszystkich tych kazaniach, było ich kilkanaście, Luther bardzo mocno skupiał się na pojęciu wolności chrześcijańskiej i opierając się właśnie na tym zagadnieniu, odnosił się też do sztuki. To, co było najważniejszą rzeczą, którą Luther w tych kazaniach zawarł, to było określenie sztuki jako adiafory. Adiafora w tym znaczeniu jest czymś, co może występować, ale nie jest konieczne. I tak naprawdę to, czy to będzie dobre, czy to będzie złe, zależy od intencji człowieka, który się do tych spraw odnosi. Cały czas podkreślał swoją niechęć do obrazów. Jednocześnie właśnie zwracał uwagę na to, że te argumenty, które obrazoburcy podnosili, są błędne i wynikają z niezrozumienia Pisma Świętego. Przywoływał też w tych swoich rozważaniach, tutaj właśnie jest cytat, który mówi o adiaforze. Przywołując też ten bizantyjski spór o ikony, ten starożytny, zwracał uwagę na to, że
to, czy dzieło sztuki powinny być w kościołach, nie powinno być rozważane przez władzę świecką. Czyli właśnie trochę w kontrze do tego, co mówił Karlstadt. On zwraca uwagę, że kiedy cesarz próbował tutaj podejmować decyzję w starożytności, czy tą sztukę można tworzyć, czy nie można tworzyć, powstał trwający wiele lat konflikt ikonoklastyczny, który przeważał się raz na jedną stronę, raz na drugą i który nie przyniósł niczego dobrego. Więc po prostu ludzie, chrześcijanie, którzy są wolni, mają wolną wolę, sami powinni móc tutaj podejmować decyzje, nie powinno to być narzucone na nich z góry. I tutaj właśnie mamy taki cytat odnoszący się do tego konfliktu bizantyjskiego. Podnosił też po raz kolejny tę kwestię funduszy, które są przeznaczane na dzieła sztuki i jakby takie społeczne koszty sztuki, że te pieniądze mogły być przeznaczone na coś lepszego. Zwracał też uwagę na to, że sztuka może osoby, które są w pewien sposób słabsze w wierze, może trochę gorzej wykształcone, może odwieść od poprawnego rozumienia Pisma Świętego. Jednocześnie przywoływał różne argumenty za sztuką religijną i sam sobie w pewien sposób zaprzeczał. Bo z jednej strony mówił, że jeżeli człowiek ma słabszą wiarę, to, że w kościele będzie obraz czy rzeźba, może go odwieść od takiej prawdziwej wiary, a z drugiej strony zwracał uwagę na to, że prosty lud nieprzygotowany na gwałtowne zmiany religijne może korzystać ze sztuki w takich celach edukacyjnych. I to jest rzecz bardzo charakterystyczna dla tych tekstów Lutra, ponieważ on potrafił w jednym kazaniu powiedzieć trzy razy rzeczy, które sobie zaprzeczały. Gdy się przeanalizuje w ogóle teksty z całej działalności Lutra, możemy wyciągnąć taki, jakbyśmy chcieli to podsumować, no to ewidentnie on po prostu zmieniał zdanie w zależności od tego, co się akurat działo, z kim rozmawiał, jaka mu myśl przyszła do głowy. Nie ma w jego tekstach jednolitego takiego spojrzenia na ten problem. I wielokrotnie, tak jak mówię, sobie po prostu sam sobie zaprzeczał. W tych jego rozważaniach dotyczących sztuki bardzo dużo miejsca... tutaj jeszcze właśnie jest cytat o tych osobach, które są gorzej przygotowane. Bardzo dużo miejsca Luther poświęcał analizie konkretnych fragmentów Pisma Świętego, ponieważ jedną z zasad obowiązującą w luteranizmie do dzisiaj jest sola scriptura, czyli tylko pismo. I to jest po prostu podstawa całego protestantyzmu, czytanie Ewangelii i interpretowanie Ewangelii. I teraz Luther wykazywał na podstawie różnych cytatów ze Starego i Nowego Testamentu, szczególnie upodobał sobie takie fragmenty o ołtarzach Noego i Abrahama, o Arce Przymierza, która była ozdobiona różnymi wizerunkami, historię węża miedzianego i później już z Nowego Testamentu historię świętego Pawła, który działał w Atenach i jakby nie kazał niszczyć tych greckich wizerunków starożytnych. I on, wykorzystując właśnie te fragmenty, próbował uargumentować, wykorzystywał je jako argumenty, żeby pokazać, że pierwsi chrześcijanie od samego początku, jakby od powstania chrześcijaństwa, tolerowali te wizerunki. No bo na przykład historia węża miedzianego pokazuje, że wąż został zniszczony dopiero wtedy, kiedy ludzie zaczęli oddawać mu cześć. Wcześniej nie był problemem. I to jest coś, co właśnie też Luther bardzo często powtarza w swoich tekstach,
że samo tworzenie wizerunków jest w porządku, dopóki nie oddaje się im czci. Znowu jakby jest powrót do tej idolatrii wewnętrznej i zewnętrznej. Czyli jeżeli ktoś po prostu ogląda obraz, może on wzbudzi jakąś refleksję, ewentualnie właśnie ktoś zapali jakąś świecę, pomodli się przy obrazie. Może nie jest to najlepsze, ale jest do zaakceptowania. Ale kiedy ktoś zaczyna czcić ten obraz, widzieć w nim na przykład utożsamiać go z wizerunkiem Boga, utożsamiać go z Bogiem, tak jak właśnie się dzieje przy ikonach w kościołach wschodnich, to jest wtedy dla niego problem. Z czasem Luther kładł coraz... Aha, jeszcze tutaj jest cytat, który pokazuje takie podejście w ogóle Lutra do przepisów prawa mojżeszowego. Luther uznawał, że w momencie, w którym narodził się Chrystus i jakby powstało chrześcijaństwo, zostaliśmy zbawieni, nas prawa mojżeszowe nie obowiązują. Dlatego chrześcijanie nie przestrzegają szabatu, obchodzą inne święta, bo po prostu tamto prawo przestało obowiązywać w momencie narodzenia Chrystusa. Dlatego też, mimo że faktycznie Żydzi przestrzegają bardzo dosłownie, bardzo literalnie tego zakazu przedstawiania wizerunków, chrześcijanie nie muszą, no bo po prostu to prawo nas już nie obowiązuje. Z czasem Luther kładł też bardzo duży nacisk na tą dydaktyczną funkcję sztuki, więc mimo że czasem mówił, że ona może zadziałać źle, no to jeżeli jest dobrze przemyślany program, może pomóc osobom, które potrzebują właśnie takiej namacalnej pomocy. Aha, tu jest już takie podsumowanie, dobra. Na przełomie 1520 i 1525 roku Luther napisał kolejną rozprawę, która bardzo mocno dotyczyła obrazów i była takim podsumowaniem wszystkiego, co do tej pory o tym, jakby tych jego poglądów dotyczących sztuki. I tak naprawdę później przestał się tym znowu zajmować. Uznał, że powiedział już wszystko, co miał do powiedzenia. Powtarzał w tym tekście wszystkie te wcześniejsze argumenty, czyli sztuka jako adiafora. Tutaj bezpośrednio też odnosił się do tych działań obrazoburczych Karlsztada. Natomiast mówił też, że takie fizyczne usunięcie dzieł sztuki z kościołów nie spowoduje, że ludzie usuną je z serc. Czyli to był taki argument przeciwko już tak stricte tym obrazoburczym wystąpieniom i niszczeniu dzieł sztuki, które już fizycznie w świątyniach funkcjonowały. Po raz kolejny w tym tekście odnosił się też do tej antywizerunkowej interpretacji pierwszego przykazania i generalnie Starego Testamentu. Wyciągał kolejne fragmenty z Nowego Testamentu, tutaj dużo korzystał z listów apostolskich, żeby pokazać właśnie jeszcze, dlaczego ta sztuka w pewien sposób jest akceptowalna. No i po raz kolejny podkreślał też, że tak długo, póki dziełom sztuki nie jest oddawana cześć, no to one sobie mogą w jakiś tam sposób funkcjonować. Tak naprawdę później, jeżeli Luther w jakiś sposób sztuką się zajmował, to już nie samym tym problemem, czy można, czy nie można, tylko zajmował się już bardziej takimi problemami ikonografii, czyli ewentualnie co można pokazywać, w jaki sposób. I też było to raczej taka odpowiedź na potrzebę chwili, to znaczy jeżeli ktoś się do niego zwracał z takim zapytaniem albo pojawiał się jakiś konkretny problem, jakiś wizerunku, to on wtedy analizował sytuację, ale już sam w takim szerokim zakresie temu problemowi nie poświęcał uwagi.
No i co było dla niego ważne w tym aspekcie? No tutaj takie krótkie podsumowanie wszystkich poglądów Lutra. Ale teraz chciałam Państwu pokazać kilka obrazków. To, co było dla Lutra bardzo ważne, jeżeli chodzi o tą sztukę, która mogła powstawać, to było bardzo literalne i dosłowne odzwierciedlenie słów Pisma Świętego. Ale były takie wyjątkowe sytuacje, kiedy dopuszczał odstępstwa od właśnie takiej zero-jedynkowego przedstawiania tego, co w Piśmie Świętym jest napisane. I takim wyjątkiem był na przykład właśnie Mojżesz z rogami, który wynikał po prostu z błędnego tłumaczenia Pisma Świętego na łacinę, na wulgatę. I to jest błąd, który został popełniony przy tłumaczeniu z greki na łacinę. Jak wizerunek Mojżesza z rogami pojawiał się później przez całą nowożytność. Taki najbardziej znany wizerunek to jest taka rzeźba Michała Anioła, ale tutaj na jednym z naszych epitafiów, które też tutaj gdzieś, nie widzę go z tej perspektywy, ale gdzieś tutaj w tej sali jest to epitafium, mogą Państwo takiego Mojżesza też zobaczyć. Bardzo duży nacisk Luther kładł na przedstawienia chrystologiczne. To było w ogóle w centrum tych jego rozważań ikonograficznych. Najważniejszym wizerunkiem dla Luteran było ukrzyżowanie. Nie narzucał on żadnych sugestii co do tego, jak takie ukrzyżowanie miałoby być przedstawiane. Po prostu chodziło o sam fakt jakby ukazania tej konkretnej sceny. Chodziło przede wszystkim o to, żeby wierny, patrząc na ten obraz, miał zrozumieć, że Chrystus cierpiał za nas. I to był jedyny warunek, jaki Luther stawiał, jeżeli chodzi o wizerunki ukrzyżowania. Wizerunki, które bardzo mocno krytykował za niezgodne z Ewangelią, to były wizerunki Szymona z Cyreny, który pomagał nieść krzyż Chrystusowi. I tutaj mogą Państwo zobaczyć kwaterę ze średniowiecznego ołtarza świętego Jodoka, gdzie właśnie widzimy Szymona, który tam pomaga nieść krzyż. Poza scenami ukrzyżowania, bardzo ważne w tej ikonografii luterańskiej były sceny zmartwychwstania i ostatniej wieczerzy. I powstał nawet taki bardzo tradycyjny typ ołtarza luterańskiego, który w predelli, czyli w tej takiej najniższej części, miał właśnie scenę ostatniej wieczerzy. W scenie głównej było ukrzyżowanie, a w zwieńczeniu było zmartwychwstanie. I to jest taki bardzo typowy, klasyczny układ właśnie na ołtarzach luterańskich. Ze zdecydowanym sprzeciwem spotkały się też niektóre wizerunki dewocyjne. Tu właśnie miało być zdjęcie takiego ołtarza. Ale powiem Państwu, że bardzo trudno jest znaleźć taki ołtarz, gdzie byłoby widać wszystkie te trzy elementy. Po prostu ze względu na to, że nawet jeżeli ołtarz zachował się w całości i jest w kościele, to dzisiaj zestawiamy połowę ołtarza kwiatami i po prostu tego nie widać. Stąd taki problem. Wracając do przedstawień dewocyjnych, bardzo dużym potępieniem właśnie spotkały się veraikony, czyli wizerunki chusty świętej Weroniki. Ale z drugiej strony na przykład akceptowane były bardzo symboliczne wizerunki Chrystusa w studni mistycznej albo w tłoczni mistycznej. To jest bardzo podobny motyw ikonograficzny, generalnie często mylony, bo albo Chrystus stoi na takiej fontannie, albo stoi w takiej beczce, w której ugniata winogrona. Więc jakby ta symbolika, którą niesie te dwa typy ikonograficzne, jest właściwie taka sama. Problematyczny był też ten stosunek Lutra do przedstawień świętych.
ponieważ no, z jednej strony wiemy, że w luteranizmie nie było kultu świętych i w pierwszym okresie swojej działalności Luter całkowicie odrzucał kult świętych, kult relikwii, związane z nim obrazy, ale z czasem jego poglądy troszkę ewoluowały i skupił się na samym kulcie świętych, na odrzuceniu kultu świętych, a nie sam wizerunków. Teoretycznie dopuszczał takie wizerunki, ale podkreślał, że one bardzo często właśnie spełniają taką bałwochwalczą rolę. Natomiast byli święci, którzy byli lepiej widziani przez Lutra i tacy, którzy byli gorzej widziani przez Lutra. I w gronie tych wizerunków takich bardziej akceptowanych był święty Krzysztof i święty Jerzy. Luter dopuszczał te sceny, te wizerunki tych świętych nie jako takie sceny symboliczne. Na przykład święty Krzysztof nie był interpretowany jako ten, który przenosi cały kościół na swoich plecach, tylko po prostu jako sceny czysto historyczne, ilustrujące sceny z życia na przykład Chrystusa. I tam jakby nie kryło się nic więcej dla niego. Bardzo krytycznie z kolei odnosił się na przykład do wizerunków świętego Franciszka z Asyżu, świętego Tomasza z Akwinu, świętej Barbary, czy na przykład 100 tysiąca dziewic. To były wizerunki, które bardzo mocno krytykował. 11 tysięcy dziewic, przepraszam. I teraz nawiązując jakby do tego, o czym mówiłam chwilę wcześniej przy wizerunkach świętego Jerzego i świętego Krzysztofa, to było, ta funkcja historyczna była bardzo ważna dla Lutra. To znaczy on bardzo mocno podkreślał, że zarówno te sceny z Ewangelii, które są przedstawiane, jak i właśnie ewentualnie jakieś sceny świętych, to muszą być przedstawienia historyczne. To są po prostu ilustracje historii. Koniec, kropka. Dlatego też wśród tych wizerunków świętych pojawiła się taka specjalna grupa wizerunków świętych, którzy przynosili chrześcijaństwo na dany teren. One wtedy były charakterystyczne w zależności od tego, gdzie powstawały. No ale jeżeli na przykład na terenach Prus chrześcijaństwo jako pierwszy przyniósł święty Wojciech, no to tutaj święty Wojciech był okej. Ale już jacyś inni święci mogli być gorzej widziani. I analogicznie po prostu w zależności od tego, gdzie się znajdowaliśmy, różni święci mogli być lepiej lub gorzej widzeni. Podobna sytuacja jest, jeżeli chodzi o przedstawienia maryjne. Też skojarzenie mamy takie, że luteranizm nie ma kultu Matki Boskiej. Tak. Natomiast, jak już mówiłam, bardzo ważna była chrystologia, więc o ile odrzucał takie wizerunki Marii, które nie mogły być interpretowane w kontekście chrystologicznym, to jeżeli był wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem albo Piety, które możemy interpretować w kontekście dogmatów chrystologicznych, mogły być w Kościele. Generalnie dla Lutra sztuka miała pełnić taką funkcję służebną. On się nie zastanawiał nad istotą sztuki, nad estetyką. Po prostu one miały pełnić bardzo konkretną funkcję i nic więcej jakby Lutra go nie interesowało. Jeżeli tą funkcję spełniało dobrze, no to było ok. Jeżeli ludzie źle interpretowali tą sztukę, no to wtedy pojawiał się problem. Wieloma kwestiami w ogóle się nie zajął. Taką rzeczą, która stworzyła właśnie, umożliwiła taki bardzo rozbudowany precedens dla sztuki protestanckiej, było to, że Luter w żaden sposób nie zajął się sztuką sepulkralną, co spowodowało, że właśnie bardzo żywo rozwinęły się epitafia, co możemy znowu zobaczyć, jeżeli rozejrzymy się wokół siebie, a także na przykład nagrobki. To było coś, co nigdy Lutra w żaden sposób nie zajmowało. O, tutaj jeszcze właśnie kilka epitafiów, ale myślę, że nie ma potrzeby na nie
się im przyglądać, bo mamy wkoło dużo przykładów. No i teraz mamy tego Karlsztada, który nie jest reformatorem w takim sensie jak Luther czy Calvin, to znaczy nie zapoczątkował on żadnego nowego odłamu chrześcijaństwa, żadnej nowej denominacji. Natomiast on był właśnie bardzo ważny dla tych rozważań dotyczących sztuki. On miał też taki bardzo radykalny stosunek do sztuki kościelnej. Jego walka z obrazami zajęła 4 lata jego działalności. I to był główny temat tego, czym się zajmował. On właściwie nie zostawił żadnych pism, żadnej zwartej doktryny, niczego, żadnych dokumentów, na których moglibyśmy się opierać, mówiąc o jego poglądach. Natomiast znamy je z innych przekazów. I być może dlatego, ponieważ no, te obrazoburcze wystąpienia były takie najbardziej spektakularne, no bo jak grupa mieszczan wpadała do kościoła, wyciągała ołtarze i je paliła przed kościołem, no to na pewno robiło to wrażenie i to się zapisało w źródłach. Być może dlatego tylko o tej działalności Karlsztada wiemy. Wiemy, że jakby wydał traktaty, w których opisywał tam te rzeczy, natomiast nie znamy do końca ich treść. Tak jak wspominałam wcześniej, mówiąc o Karlsztadzie, on uważał, mimo tego bardzo takiego gwałtownego sprzeciwu wobec tworzenia sztuki sakralnej, on uważał, że ludzie nie powinni sami podejmować akcji oczyszczania świątyń, tylko że to powinno być narzucone odgórnie przez Radę Miasta. Powinny po prostu zostać podjęte odpowiednie uchwały, na mocy których systematycznie te kościoły będą oczyszczane i sztuka religijna po prostu zostanie całkowicie zlikwidowana. Oczywiście głównym argumentem za tym likwidowaniem sztuki sakralnej było pierwsze przykazanie, czyli to przykazanie, które Luther jakby zdecydowanie sprzeciwiał się tej obrazoburczej interpretacji tego przykazania. Karlsztad podkreślał, że właśnie taka idolatria praktyczna też jest bardzo negatywna, że palenie świec, całowanie obrazów, to wszystko jest po prostu dowodem na to, że w dziełach sztuki jest jakiegoś rodzaju zło, które zwodzi ludzi. Także on tutaj po prostu upatrywał się w dziełach sztuki wszystkiego, co najgorsze. No i uważał, że obrazy służą wprost jako obiekty bałwochwalcze, dlatego trzeba się ich pozbyć. Tutaj nie było żadnego argumentu, który mógł go przekonać, że może mimo tego, że niektórzy wykorzystują obrazy jako właśnie takie obiekty bałwochwalcze, ktoś inny może wykorzystać je dobrze. Nie, po prostu to jest, wszystkie dzieła sztuki traktował w ten sam sposób. On wdał się też w taką dysputę z Lutrem na pewnym etapie i wspominałam Państwu, że Luther wykorzystywał te fragmenty z Pisma Świętego, żeby pokazać, że no, na Arce Przymierza były wizerunki, że wąż miedziany został zniszczony dopiero jak zaczęto go czcić. Natomiast Karlsztad interpretował te fragmenty Pisma Świętego całkowicie inaczej. I on twierdził, że po prostu Luther nie rozumie tego, co tam jest napisane i to, że tutaj troszeczkę się zbiega jego pogląd z tym, co później mówił Calvin, że jakby te wizerunki budowały taką barierę między człowiekiem a Bogiem. Te fragmenty nie świadczą o tym, że chrześcijanie tolerowali sztukę, tylko to miało być wytworzyć taki dystans między człowiekiem a Bogiem. On też próbował wykazać, że
to, co Luther twierdził, że nas jako chrześcijan nie obowiązują przepisy Starego Testamentu, że to też jest po prostu błędna interpretacja i każdy chrześcijanin powinien przestrzegać praw i Starego, i Nowego Testamentu. No ale tak jak też mówiłam, tutaj nie powstała jakaś jedna spójna doktryna, którą mogliby podjąć inni teologowie, więc tak naprawdę te 4 lata jego działalności to jest wszystko, jeżeli chodzi o taki bardzo gwałtowny, obrazoburczy zryw w Wittenberdze. No i teraz przejdziemy do Kalwina. Jan Kalwin był jedynym z tych reformatorów, który, mam też na myśli, nie wiem, jeżeli weźmiemy w to, ściągniemy i Zwinglego, i Henryka VIII, to był jedyny reformator tego okresu, który stworzył taką bardzo spójną doktrynę, jeżeli chodzi o swoje poglądy na sztukę. On to ułożył po prostu w punktach, bardzo systematycznie, więc bardzo łatwo możemy po prostu te jego poglądy dzięki temu wyciągnąć i o nich rozmawiać. To był taki bardzo spójny i przemyślany system, jeżeli chodzi o Kalwina. Kalwin głosił przede wszystkim autorytet Boga. Tak jak dla Luther kładł bardzo duży nacisk na czytanie Pisma Świętego, na te wątki chrystologiczne, tak dla Lutra było, dla Kalwina, przepraszam, najważniejszy był autorytet Boga. Bóg jest wielki, Bóg jest nad nami, człowiek nie może w żaden sposób się do Boga zbliżyć. I Kalwin interpretował właśnie próby stworzenia wizerunków jako taką próbę skrócenia dystansu. I uważał, że to jest całkowicie niedopuszczalne. Ponadto bardzo mocno też podkreślał, że Bóg jest bytem niewidzialnym i nie można przedstawić czegoś, czego nie widać. Dla niego sprawa była prosta. Nie wiemy, jak wyglądał Bóg, nie możemy go pokazywać. Koniec, po prostu. Odrzucał też wizerunki Chrystusa i krzyża, mimo tego, że no tutaj ten argument niewidzialności znikał, ale tutaj znowu wracał, to jest Bóg, nie możemy skracać dystansu, nie ma o czym dyskutować. Generalnie w ogóle chrystologia zajmuje w tych poglądach Kalwina dużo mniejszą rolę niż u Lutra. I on tak właściwie po prostu stwierdził, że Chrystus jest Bogiem, Boga nie można przedstawiać, bo dystans, bo Boga nie widać. I już aż tak bardzo szczegółowo jakby nie rozpracowywał samego tematu wizerunków Chrystusa. Jednym z takich najważniejszych elementów tej kalwińskiej myśli właśnie jest ten dystans. I tutaj mamy taki, to jest cytat? Tak. To jest cytat potwierdzający jakby właśnie tą myśl Kalwina. On też bardzo mocno podkreślał, jakby biorąc te cytaty z Pisma Świętego, te same, które brał Luther, właśnie też podkreślał, że on, te wizerunki, na przykład właśnie Arka Przymierza, nie była po to, żeby ludzie mogli jakoś tam namacalnie zbliżyć się do Boga, tak jak to interpretował Luther, tak, że były wizerunki, ludzie mieli kontakt z bóstwem, nie. Arka Przymierza miała chronić majestat Boga, miała oddzielić ludzi od Boga tak, żeby oni w ogóle nie mogli spojrzeć na coś, co pochodziło bezpośrednio od Niego. Także no tutaj to było bardzo, bardzo istotny element tych rozważań Kalwina. Odwrotnie niż u Lutra, było bardziej potępione takie przekonanie, że można ukazać Boga, niż
pokładanie wiary w to, że w jakimś przedmiocie jest boska obecność. To znaczy Luter, tak jak wspominałam, mówił, że póki jest sam wizerunek i nikt nie oddaje mu czci, jest okej, ale jak zaczynamy w sercu czy w duszy oddawać cześć obrazowi, to jest problem, jeżeli wierzymy, że boska obecność jest w danym obrazie. U Kalwina było odwrotnie. Jeżeli już jakiś obraz powstał i ktoś go czcił, to ta cześć oddawana obrazowi była mniejszym problemem niż to, że sam obraz powstał. Zdecydowanie też Kalwin odrzucał możliwość tworzenia wizerunku z myślą właśnie o takich osobach słabszych, mniej wykształconych. Tutaj w ogóle myśl o takiej Biblii pauperum była niedopuszczalna też dla niego. Bardzo dużą rolę w jego rozmyślaniach zajmowała analiza pierwszego przykazania i próbował on dokonać tej analizy w kontekście, jakby nie wyrwane z kontekstu, tylko właśnie w kontekście całego Starego Testamentu. I też zastanawiał się nad tym, czy te przepisy Starego Testamentu obowiązują chrześcijan, czy nie obowiązują. O ile Luter po prostu powiedział, że urodził się Chrystus, Stary Testament, jakby prawo mojżeszowe chrześcijan nie obowiązuje, Kalwin zrobił takie rozróżnienie i uważał, że część przepisów Starego Testamentu obowiązuje chrześcijan, a część nie. I teraz on dzielił je na takie bardziej dotyczące prawa naturalnego i to jest dość skomplikowane, w jaki sposób on sobie to podzielił, no ale generalnie uważał, że ta część, która dotyczy wizerunków, jest jedną z tych, która nas nadal obowiązuje. No i też negacja tego kultu obrazów była oczywiście argumentem do negacji wszelkiego rodzaju cudów. Tutaj też dla Kalwina nie było czegoś takiego jak cuda wywołane przez Boga. Jeżeli faktycznie wydarzyło się coś, co można było interpretować jako cud, to uważał, że jest to wynik idolatrii i po prostu działanie szatana, które ma zwieść człowieka. W przeciwieństwie do Lutra, bo wspominałam, że Luter pod koniec jakby tych swoich rozważań dotyczących sztuki zajmował się kwestiami na przykład ikonografii, no to była kwestia, która Kalwina nie interesowała w ogóle. On się ikonografią czy aspektami formalnymi nie zajmował nigdy. Jeżeli chodzi o sztukę sakralną, mówił trochę o tym, jak powinna wyglądać świątynia, ponieważ dopuszczał dekoracje w świątyniach, które miałyby być w formie cytatów z Pisma Świętego. Używał określenia ozdoby i ornamenty, czyli teoretycznie można było umieścić jakieś cytaty z Pisma Świętego, które byłyby na przykład w jakiejś bordiurze ornamentalnej. Uważał, że w świątyniach nie powinno się umieszczać obrazów, krucyfiksów. To było niedopuszczalne. Natomiast, co może być dość zaskakujące, mimo tego bardzo negatywnego nastawienia do sztuki sakralnej, Kalwin popierał sztukę taką świecką. To znaczy on uważał, że w domach ludzie jak najbardziej mogą mieć obrazy, tylko, podobnie jak Luther, mówił, że muszą być to obrazy historyczne, przedstawiające jakieś sceny historyczne, które są pamiątką czegoś. Ale spokojnie, mogą być to zarówno obrazy, figury. Tutaj nie było żadnego problemu dla niego, jeżeli ludzie będą mieli takie obrazy w domu. Nie zajmował go, skoro pozwalał na takie rzeczy w domach,
to można tak domniemywać, że no jakby nie zajmował go taki problem poświęcania pieniędzy na wydawanie dzieła sztuki. Jeżeli ktoś miał fundusze i miał ochotę sobie w domu powiesić obraz, to też to było dla niego okej. Czyli tutaj też znowu możemy zobaczyć tą różnicę między Kalwinem a Lutrem. Kontynuatorzy myśli kalwińskiej dopuszczali dalej tą sztukę taką do użytku domowego, nawet sztukę religijną do użytku domowego, natomiast tak naprawdę te poglądy były na tyle takie skonkretyzowane, że ta sztuka bardzo szybko wygasła. I tak jak na przykład Luther dopuszczał pewne wizerunki świętych, czy pewne wizerunki Matki Boskiej, ale ponieważ podkreślał, że to było w wyjątkowych sytuacjach, wyjątkowe, bardzo konkretne motywy ikonograficzne, to raczej było tak, że po prostu luteranie wykorzystywali starsze wizerunki, które już powstały, ale od około 1540 roku już za bardzo takie nowe wizerunki nie powstawały, po prostu były recyklingowane te wcześniejsze przedstawienia. No i to tutaj było podobnie, po prostu w pewnym momencie u wyznawców tej doktryny kalwińskiej też ta sztuka taka nawet na cele domowe, prywatne, po prostu wygasła. Także te poglądy reformatorów miały wpływ też na tą taką sferę bardzo prywatną. No i teraz tak może bardziej konkretnie jeszcze, jeżeli chodzi o same dzieła sztuki, bo już wiedzą Państwo, co ci reformatorzy myśleli, no to co właściwie powstawało, tak już bardziej konkretnie. Kiedy analizujemy ikonografię takich dzieł sztuki protestanckiej, już teraz uogólnijmy, to można zauważyć duży związek funkcji tego dzieła sztuki, funkcji miejsca, w którym on był wykorzystywany, właśnie z tym miejscem. Wytworzyły się takie typowe programy ikonograficzne, które były charakterystyczne albo dla ołtarzy, albo dla ambon, dla ław fundatorskich, dla steli, więc po prostu zaczęto tworzy takie bardzo wyspecjalizowane motywy i programy ikonograficzne dla danego rodzaju dzieł sztuki. Cechą bardzo charakterystyczną, którą można było już na podstawie tych ilustracji, które Państwu pokazywałam, zauważyć, było to, że ta sztuka protestancka to były jednak głównie obrazy. To nie były za bardzo rzeźb, ponieważ panowało takie przeświadczenie, że rzeźba, coś, co jest w trzech wymiarach, łatwiej może być takim obiektem, któremu się oddaje kult, łatwiej może być tym obiektem bałwochwalczym. No jednak obraz, przez to, że jest płaski, no takie było przeświadczenie, że trochę trudniej go utożsamić z realną postacią. Oczywiście bardzo dużo zależało od kontekstu miejsca, to znaczy w takim mieście jak na przykład Gdańsk, do którego bardzo szybko docierały nowinki teologiczne, przyjeżdżały artyści, dzieła sztuki z całej Europy. Ta sztuka rozwijała się trochę inaczej niż w takich miejscowościach gdzieś na prowincji kraju, gdzie po prostu i docierały te nowinki z opóźnieniem i też był inny sposób fundowania dzieł sztuki. W dużych miastach dzieła sztuki fundowała Rada Miasta, cechy. W takich wiejskich kościołach zazwyczaj to były albo właśnie rady parafialne, albo jeżeli to były kościoły patronackie, tak jak tutaj na naszych terenach, którymi opiekował się jakiś ród szlachecki, no to oni mieli wpływ na to, co i kiedy będzie fundowane. Więc to też trzeba mieć tą świadomość, że to, jak się kształtowała ta ikonografia i jakie dzieła sztuki powstawały, jakie rodzaje, też się trochę różni od tego, w zależności od tego, gdzie jesteśmy.
Bardzo często było tak, że kiedy luteranie przejmowali jakąś świątynię, to właśnie wykorzystywali dzieła sztuki, które już tam zastali. Często wpadali na taki pomysł, żeby na przykład no, coś nam nie pasuje, to schowamy, ale przy ołtarzu albo przy krzyżu może dowiesimy jakąś tablicę z inskrypcją albo jakiś dodatkowy obraz, który zmieni wymowę tego, co już jest, po to, żeby troszeczkę bardziej dostosować to, co zastali do tych nowych warunków, do tego, co sami potrzebowali. Bardzo długo właśnie na przykład ołtarze boczne zostawały na swoich miejscach, no bo zanim uzbierano fundusze na wymianę ołtarza głównego, no to to mijały lata, a te ołtarze boczne często do samego końca funkcjonowania takich świątyń mogły pozostawać nie do końca albo delikatnie zmienione, albo nawet te same. Fundacja... to mówiłam, że fundacja opierała się o bardzo często właśnie o te cechy, o fundatorów prywatnych. I teraz co się zmieniło, jeżeli chodzi o taki wygląd kościołów protestanckich, luterańskich głównie, na pierwszy rzut oka? To jest wprowadzenie właśnie nowych elementów wyposażenia. W przeciwieństwie do tego, co było najważniejsze dla katolików, dla luteran najważniejsza nie był sam jakby sakrament Eucharystia, tylko najważniejsze było głoszenie Słowa Bożego, Ewangelia. I tak jak w kościołach katolickich centralnym punktem świątyni jest ołtarz, tak w kościołach luterańskich centralnym miejscem świątyni była ambona. Żeby wierni mogli dobrze wysłuchać Słowa Bożego, zaczęto fundować i stawiać różnego rodzaju ławy, empory. Tutaj są akurat przykłady z Gdańska, ale to chodzi o typ właśnie tych przedstawień, typ tego wyposażenia. One były zwrócone przodem do ambony. Często wierni siedzieli bokiem do ołtarza. Jeżeli chodzi o te empory i ambony, to one często miały takie, w zależności od miejsca, w którym powstawały, bardzo indywidualne programy związane z podkreśleniem na przykład ważności osób, które je fundowały. Także to tutaj nie można wyciągnąć jakiejś takiej ujednoliconej typologii. Natomiast tutaj mamy właśnie jeszcze ołtarz. I rzecz, która była bardzo charakterystyczna dla ołtarzy protestanckich, czyli umieszczanie inskrypcji na odwrociach ołtarzy. Po pierwsze, te inskrypcje bardzo często odnosiły się do scen, które były z przodu ołtarza. Bardzo często miały też funkcje, no na przykład w przypadku tego ołtarza, one odnosiły się do konfliktu między luteranami a kalwinami, który się w Gdańsku toczył, czyli miały taką funkcję trochę polityczną, bo tu chodziło o konflikt w Radzie Miasta, ale też umieszczenie tych cytatów z Pisma Świętego na odwrocie ołtarzy wynikało ze sposobu, w jaki była w kościołach protestanckich, w kościołach luterańskich udzielana Eucharystia, ponieważ wierny dostawał Eucharystię z jednej strony ołtarza, obchodził go z tyłu po to, żeby z drugiej strony ołtarza dostać kielich z winem. Dlatego właśnie zaczęto zdobić te odwrocia ołtarzów cytatami. Tutaj mamy dwa przykłady ambon i teraz ambony, tak jak mówiłam, były najważniejszym elementem kościołów protestanckich i one wytworzyły już taki dość typowy program ikonograficzny. Tutaj nic nie było bez znaczenia tak naprawdę.
pod koniec XVIII wieku zdarzały się takie ambony, które były zdobione tylko cytatami, ambony luterańskie. Natomiast to generalnie była raczej domena właśnie takich ambon kalwińskich, a luteranie mieli ambony właśnie zdobione rzeźbami albo obrazami. I teraz program takiej standardowej ambony był skupiony właśnie wokół głoszenia Ewangelii. Wybierano różne sceny związane właśnie z ewangelistami, z kazaniami, które Chrystus głosił. Można spotkać się z wizerunkami proroków. Niektóre ambony miały też malowane wewnętrzne strony tej bramki, tych drzwi, które, przez które przechodził kapłan, który miał głosić kazanie. I to był obraz, który był przeznaczony tylko dla niego i miał mu przypominać o tym, że musi być dobrym kaznodzieją i jak ma głosić te kazania, żeby one były poprawne. Stałym elementem takiej ambony był baldachim. Baldachimy miały po pierwsze wzmacniać głos kaznodziei, po prostu miał wpływać na lepszą akustykę, ale to, w jaki sposób te baldachimy były zdobione, też miało znaczenie. Symbolicznie uznaje się, że ten dół ambony był takim symbolem tego, co na ziemi, a baldachim był takim symbolem tej sfery niebieskiej, dlatego one były czasami właśnie malowane na niebiesko. Pod spodem była często umieszczana gołębica, tak, czyli Duch Święty, od którego miało płynąć natchnienie dla kaznodziei, po to, żeby właśnie lepiej głosił kazania. A sam baldachim był bardzo często zwieńczony właśnie albo figurą Chrystusa, albo jakimiś symbolami, które miały się do niego odnosić. I tak na przykład na tej ambonie z niebieskim baldachimem mamy pelikana, czyli symbol ofiary Chrystusa. Ciekawe jest to, że nawet ta podpora miała swoją symbolikę, ponieważ jakby tą kolumnę wieńczy kosz, który właśnie miał symbolizować taki fundament ideowy, albo który jakby jest podbudową tego, co mówi kapłan, albo jak miał odpowiednią dekorację, mógł pokazywać jakby takie zgładzone złe moce. Więc tutaj program ambony bardzo często właśnie był bardzo bogaty i bardzo symboliczny w kontekście tego, co dla luteran było ważne. Więc to jest to, co chciałabym Państwu powiedzieć. Mam nadzieję, że czegoś się nowego Państwo mogli dowiedzieć, bo tak jak na początku mówiłam, mam takie przeświadczenie, że nie do końca, nawet jak ktoś się interesuje sztuką, to nie do końca wie, co ci protestanci tak naprawdę, co stało u podstaw tego protestanckiego podejścia do sztuki, jaki wpływ miały poglądy Lutra czy Kalwina na to, jak ta sztuka wyglądała. I możemy mieć takie trochę mylne wrażenie właśnie wyniesione ze szkoły, a później wchodzimy do muzeum czy do kościoła, widzimy tą całą masę epitafiów i trochę możemy się czuć zagubieni właściwie. Dlaczego? Także mam nadzieję, że dzięki dzisiejszemu wykładowi wiedzą już Państwo dlaczego. Dziękuję bardzo.